softball. Zespół naszych pań KSB przegrał trzeci mecz w ramach Polskiej Ligi Softballu. Wrocławianki nie sprostały najlepszej drużynie w kraju i uległy MKS-owi Szóstka Brzeg 0-15. Nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się sukcesu w tym pojedynku, bowiem drużyna z Brzegu jest zdecydowanie poza zasięgiem całej ligi od lat. Dodatkowo w meczu tym nie mogły wystąpić kapitan KSB Karolina Ryniak oraz najlepsza miotaczka zespołu Magdalena Bogacka. Wrocławianki walczyły dzielnie, ale faworyt nie dał im szans i pewnie wygrał 15-0. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska po 6 meczach ligi ma bilans 3 zwycięstw i 3 porażek. A kolejne spotkanie panie z KSB rozegrają 6 września, kiedy zmierzą się z Kędzierzynem Koźle. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Do zobaczenia.